Co my tu mamy, widzowie od Lootboxa? Ej, dawno nie oglądaliśmy chłopaków z Lootboxa. Ta gra podbija Steam, ogromny sukces Sony, Ubisoft znowu gada głupoty. Ubisoft znowu gada głupoty? Niemożliwe. On znajduje się w czołówce przedsprzedaży na PlayStation, a gracze wciąż nie wierzą w zapewnienia twórców o grze Quadruple A. Ciekawy incydent nastąpił w Naughty Dog, ponieważ gracze narzekali na The Last of Us 2 Remastered, a finalnie wyszło na to, że sprzedaje się on lepiej niż remake jedynki. Kolejna darmowa gra na PC do zdobycia. A co ja mówiłem, widzowie? Że ten remaster... Ale giga dobrze. Ja o tym remasterze naprawdę mówiłem, że uważam, że to jest w dobry sposób poprowadzony remaster. A to jest nakładka na poprzednią grę, którą możesz dokupić za chyba $10, no nie? Chłopie, znowu ludologicznie, nie? Ludzie hejtowali, ja powiedziałem, jak jest realnie i co? Jesta. Bycia na Steamie, Helldivers 2 z kolejnymi rekordami oraz twórca Overwatcha 2, który twierdzi, iż Blizzard wsadził go na minę, po czym okropnie potraktował. Cool & Bones na premierę będzie miało 16 lutego 2024 roku, czyli jakby nie patrzeć już za 3 dni. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie jest to naprawdę niesamowite, że w finalnym rozrachunku produkcja wyszła i ujrzy światło dzienne, ponieważ to co przeszła w ciągu ostatnich 10 lat, no to pozostaje nam jedynie w sumie złapać się za głowę. Tym bardziej, jeśli spojrzymy na fakt, że przedstawiciele Ubisoftu twierdzą, że gra wychodzi daleko poza AAA. Ja generalnie w to nie grałem, ale słyszałem, że tutaj największym problemem jest fakt, że tutaj abordaż jest cutscenką. Że jak dokonujesz abordażu z jednego statku na drugi, to ci się włącza cutscenka i tyle. To nie jest tak, że wchodzisz w jakąś ciekawą interakcję, gdzie musisz fizycznie coś zrobić swoją postacią, tylko klikasz guzik i się dokonuje, tak? Robiąc z tej produkcji pełnoprawną grę Quadruple A, która... No nie wydaje mi się, że jest to Quadruple A, szczerze mówiąc. Chociaż, no, prezes Ubisoftu Yves Guillemot ma tutaj całkowicie inne zdanie na ten temat i w porządku, szanujemy je. Tylko, żeby jeszcze nie stać się będziemy, ponieważ Skull and Bones to nie będzie żadne Quadruple A. Fakt, produkcja ma naprawdę porąbany budżet i w sumie przez to usprawiedliwiana jest wysoka cena gry, ponieważ za standardową edycję gracze będą musieli zapłacić w preorderze 250 zł, a w wersję Premium Edition 360 zł. W sensie, no nie ma się co dziwić, że gra ma gigantyczny budżet, ponieważ... była tyle razy przekładana, zmieniana, że przez te 10 lat produkcji, no budżet po prostu sam z siebie zrobił się ogromny. Tutaj Lawin podrzucił mi przykład, że jeśli macie na przykład blockbustery postpandemiczne, jak na przykład Indiana Jones, Mission Impossible i tam budżet po prostu no wyrąbało w kosmos, no mamy na przykład najnowsze Mission Impossible, Dead Reckoning, które kosztowało $291 milionów. A przykładowo, jeśli spojrzymy sobie na Mission Impossible Fallout, no to tam... I co, chodzi o to, że po prostu przedłużenie tego przez pandemię prowadziło większą dysproporcję budżetu, tak? Bo rzeczy musiały być rozłożone w czasie. Tam budżet sięgał $180 milionów. Możliwe więc, że sprytny Ubisoft poukładał w głowie sobie plan, żeby zrobili grę w granicach AAA, a może nawet AA, tylko że jakby przez ich nieogarnięcie zmarnowali za dużo kasy na projekt i nazwali grę Quadruple A. To chyba miałoby największy sens. Nawet gracze nie wierzą w zapewnienia Ubisoftu o tytule Quadruple A i wyrażają swoje niezadowolenie odnośnie niektórych elementów i w sumie najczęściej... Kurde, my żyjemy w czasach, gdzie AAA się wyrzuca w takiej jakości, że ciężko to nazwać AAA-em, ciężko nazwać. No, AAA kiedyś, jak myśleliśmy o AAA-u, to raczej myśleliśmy o grze, która w jakiś sposób wpłynie na branżę, która będzie naprawdę jednym z kamieni milowych, prawda? Przynajmniej ja to tak odczytywałem, że to już była naprawdę na tyle duża produkcja od na tyle dużego studia, że można było względem niej po prostu mieć oczekiwania, a nie była to kolejna gra, za pomocą której oczekiwaliście na kolejną grę, bo nic nie wychodziło wtedy konkretnego. Więc to AAA, no można spłycić do tego, że to czysto teoretycznie stanowi tylko budżet, no ale jak w nieogarnięty sposób poprzez korporację wydasz na coś bardzo dużo siana, a nie będzie za tym stała żadna jakość, no to to będzie AAA? Nazwiesz to AAA-em tylko dlatego, bo miało duży budżet? No moim zdaniem nie. Krytykowanym jest oczywiście sklep wewnątrz gry, do którego Ubisoft już nas przyzwyczaił, nawet w przypadku serii Assassin's Creed. Wcześniej przedstawiono cenę na kompa, aczkolwiek na konsolach Skull & Bones kosztuje około 340 zł w wersji standardowej, co jest naprawdę bardzo wysoką ceną, przez co istnienie sklepu w grze powoduje no taki dodatkowy niesmak. No i tak, nie ciężko się domyśleć, że cena jest w sumie kolejnym elementem mocnej krytyki, ponieważ wielu graczy uważa, że taka produkcja jak Skull & Bones powinna kosztować maksymalnie te $50, no bo przykładowo sama grafika nie prezentuje się tak, jak oczekiwano by tego od Quadruple A. Oj, nie wiem co z tego będzie, nie mam bladego pojęcia, temat Skull & Bones jest dla mnie naprawdę zabawny i będę śledził to z uśmiechem na twarzy i z całą pewnością od czasu do czasu będziemy informować was, co dalej z produkcją. Pierwsza zapowiedź The Last of Us Part 2 Remasters wywołała u graczy wiele zdziwienia, ponieważ jakby nie patrzeć, gra na tamten czas miała tylko 3 lata, przez co decyzja japońskiego... Nie no, ja tutaj na przykład muszę obronić, że wydaje mi się, że...
Okej, wiem, że to jest zrobiony remaster gry, która tam jest bardzo świeża, okej? Ale jeżeli my tutaj mówimy o dodatkowej nakładce, którą sobie możesz kupić na grę, którą już posiadasz, nie musisz kupić gry jeszcze raz, a za $10 kupujesz sobie enhancement graficzny, kupujesz sobie taki mały upgrade'ik, do tego kupujesz sobie wyrzucone sceny z gry, które się finalnie nie znalazły i kupujesz sobie do tego nowy system grania w grę, który jest takim jakby lekkim roguelike'owym modzikiem, moim zdaniem to jest spoko, naprawdę. Wiadomo, że lepiej by było za darmo, ale no, jeżeli mógłbym kupić, zadajcie sobie pytanie, czy kupilibyście do swojej ulubionej gry, albo do gry, która wam się po prostu dobrze, czy do gry, w którą wam się po prostu dobrze grało, którą polubiliście, kupilibyście za $10 nakładkę, która dałaby wam więcej kontentu, czyli by ci dała dodatkowe lokacje, które się nie znalazły, bo zostały jakoś wycięte, dałoby ci jakieś dodatkowe wątki fabularne, zdałoby ci jakąś nakładkę graficzną, która by podciągnęła trochę grafikę i dałaby ci nowy tryb, który by był właśnie jakimś takim roguelike'owym, który mógłby tchnąć w grę jakiś system challenge'y. No kurwa, no serio, co jak co? Ale tutaj wydaje mi się, że to jest rzeczowe. Gianta była bardzo mocno krytykowana. Nie zmienia to faktu, że pomimo tych wszystkich narzekań, gracze chętnie kupują owe wydanie, co potwierdza ostatnie badanie europejskiego rynku gier, uwzględniające zarówno fizyczne, jak i cyfrowe wersje. Jak podaje GameIndustry.biz, remaster drugiej części The Last of Us w ciągu 2 tygodni od premiery, czyli od 19 stycznia, sprzedał się lepiej niż remake pierwszej odsłony z 2022 roku w analogicznym okresie. Według danych uwzględnionych na stronie, dwójka sprzedała się aż 2,5 raza lepiej niż The Last of Us Part 1. Takie wyniki pozwoliły wskoczyć drugiej odsłonie serii The Last of Us na drugie miejsce w rankingu najchętniej kupowanych produkcji w styczniu na europejskim rynku, a na numerze 1 znajduje się EA Sports FC 24. Na trzecim miejscu znalazło się Hogwarts Legacy, na czwartym Call of Duty Modern Warfare 3, a na piątym Grand Theft Auto 5. Czasami sklepy internetowe pokroju Steama bądź Epic Games Store oddają w ręce graczy darmową produkcję. Wiadomo, Epic słynie z tego już od wielu lat i w sumie najbardziej kojarzony jest on właśnie z takim dawaniem tytułów za friko, aczkolwiek Steam również czasem przedstawia graczom coś naprawdę fajnego i tak też jest tym razem. Dokładnie mówiąc, użytkownicy platformy Valve mogą przez najbliższą dobę za darmo odebrać grę Ultimate Zombie Defense. Za produkcję odpowiada Terror Dog Studio i zadebiutowała ona w 2020 roku, zbierając same pozytywne opinie od graczy. Oglądając materiały z rozgrywki, wydaje się być ona naprawdę niezłym odmóżdżaczem na taką godzinę drugą bądź trzecią w nocy, kiedy to już chcecie iść spać, aczkolwiek jeszcze macie ochotę w coś tam popykać przed kompem. Kiedyś byłem fanem tego typu rozwiązań, ostatnio trochę od tego odszedłem, aczkolwiek myślę, że to Ultimate Zombie Defense może mi na nowo przywrócić ten nawyk. Z opisu na Steamie możemy przeczytać. Ostateczna obrona przed zombie jest horror... Taka gierka trochę na informatykę, nie? ...horrorem survivalowym w trybie współpracy, usytuowanym na przedmieściach kiedyś spokojnego miasta, położonego w sercu kontynentalnej Europy. Miasto i otaczające je 250 km terenu zostały odcięte w próbie ograniczenia wybuchu, choć póki co wszystkie próby skończyły się niepowodzeniem. Ty i twoi przyjaciele jesteście członkami elitarnej jednostki zrzuconej do tego znękanego miejsca i macie tylko jedną misję. Zlokalizować i zniszczyć źródło zakażenia. Ostatnio mówiłem wam na materiale o produkcji Helldivers 2. Co ciekawe, jest to pierwsza produkcja Sony, która jak zwykle nie zaliczyła opóźnienia premiery na peceta i gracze na Steamie, Epiku czy tam Gogu. Nie no, to jest... Jak ja patrzę na gry tego typu, to już mam wrażenie, że ChatGPT robi te gry, serio. Te wszystkie gry są tak identyczne, serio. To blueprint starej gry na PS o takiej strzelankowej. Otrzymali dostęp do najnowszych exów z dużym zawsze opóźnieniem. No przynajmniej tak zawsze było, aż do teraz. Ponieważ jednoczesna premiera Helldivers 2 na PlayStation 5 i Steamie okazała się być strzałem w dziesiątkę. Pamiętajmy, że w produkcji chodzi o sieciową zabawę, więc takie produkcje jak właśnie Helldivers 2 tam żyją... Sorry widzowie, no, ja nie mogę nic zgadać o tym, jestem totalnym ignorantem, nie? Tego typu gierek. Dzięki sporej społeczności. No i jak się tutaj poskładało idealnie, dwie platformy mają tej społeczności od groma. 8 lutego, czyli 5 dni temu, na swoim materiale przedstawiłem wam dane ze Steam Database, z których mogliśmy przeczytać, że w tamtym momencie w piku znajdowało się 64 tysiące graczy. Stwierdziłem również, że Helldivers 2 to trzecia co do wielkości premiera PlayStation na Steamie, a tuż przed nią był God of War i Spider-Man z 2018 roku. Sytuacja jednak całkowicie się obróciła, przez co teraz Helldivers 2 na Steamie w all-time piku posiada 196 tysięcy graczy. Warto dodać do tego jeszcze drugie tyle na PlayStation 5, no i szczerze mówiąc,
mamy przepis na sukces. I w taki oto sposób Helldivers 2 zajęło pierwsze miejsce, jeśli chodzi o najlepszą premierę PlayStation. Peleryna normalnie wygląda, chociaż nie. No, ogólnie na całym PC-cie. Dokładnie dzisiaj w Overwatchu 2 wystartował 9 sezon nazwany Champions. I mówię to nie ze względu na to, że będziemy o produkcji rozmawiać, aczkolwiek przybliżę wam postać jednego z pracowników Blizzarda, który przez cały rok żył w stresie, po czym finalnie Blizzard potraktował go okropnie. Dokładnie mówiąc, chodzi tutaj o Chrisa Sawyersa, czyli byłego pracownika firmy. Główny artysta do spraw efektów wizualnych w Overwatchu 2 opublikował na Twitterze szereg wpisów, w których zarzuca korporacji niewłaściwe traktowanie i złamanie danych mu obietnic. Cofnijmy się do lipca 2023 roku. To właśnie wtedy, po 6 miesiącach pracy w Blizzardzie, Chris Sawyer został awansowany na głównego artystę VFX. Jego życie układało się w jak najlepszym kierunku, aczkolwiek wkrótce okazało się, że Blizzard ma co do niego trochę inne plany. Krótko po dogadaniu warunków pracy i swojego nowego wynagrodzenia, twórca dowiedział się, że jego pierwszym zadaniem będzie zwolnienie jednego z podwładnych, a prywatnie jego bardzo bliskiego przyjaciela. Podobno nie stawiał się w pracy ze względu na za... Co jest, stary? Masno, nie? To próbę traw dosłownie u Blizzard zrobił. Załatwianie zakwaterowania medycznego dla swoich rodziców, którymi się opiekował, przynajmniej tak tłumaczył Sawyers. Przedstawiciele Blizzardu, grzecznie mówiąc, wyśmiali usprawiedliwienia Sawyersa i ze śmiechem stwierdzili, że nie pójdą juniorowi na rękę. I o ile jeszcze sprawę zwolnienia można przymknąć oko, to wkrótce sytuacja zaczęła się robić jeszcze bardziej dziwna. Były pracownik twierdzi, że po... To mnie śmieszy, jak na przykład ludzie się zachowują w taki sposób, jak inni ludzie by nie gadali. Daj typowi posadę w korporacji i każ mu zwolnić swojego kumpla? No kurwa. W podejściu współpracownika nie tylko musiał wykonywać swoje stare i nowe obowiązki, ale także zadania, które wcześniej należały... Nie, to prawda, to też trzeba mieć świadomość tego, że słyszymy tutaj jedną stronę historii. Jak było rzeczywiście, to nie mamy pojęcia. Tak, 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 to trzeba widzowie to wziąć faktycznie pod uwagę. Do kolegi. Kolejny miesiąc minął, a Sawyers zaczął się niecierpliwić i pytać o obiecaną podwyżkę wynagrodzenia, której w dalszym ciągu nie otrzymał. Jego przełożeni twierdzili, że sprawa jest w toku, a on musi po prostu poczekać. Kiedy jednak przyszło co do czego, okazało się, że twórca otrzymał zaledwie połowę wynagrodzenia przysługującego głównym artystom VFX w Blizzardzie, a firma tłumaczyła to tym, że Sawyers mieszka w Wielkiej Brytanii i wypłacana mu pensja nie opiera się na jego wartości, lecz wartości rynkowej. Co ciekawe, Co kurwa, ale poczekaj, nie rozumiem, to co, nie ma podpisanej umowy i nie ma napisane, ile ma dostać za to pieniędzy? To trochę brzmi, jakby ktoś mu powiedział, tak, tak, stary, spoko, damy ci podwyżkę, ale nie było nic podpisane. Nie ma takiej możliwości, że możesz, stary, podpisać coś i ktoś ci potem tego nie wypłaci, szczególnie podobno na gębę było. No to czyja to jest wina, że coś takiego nie jest podpisane, nie? Dział HR też mu nie pomógł i dopiero kiedy pojawiła się groźba zaprzestania pełnienia obowiązków, to wtedy zmusiła jakby przełożonych do reakcji. Sawyers nie wytrzymał i złożył rezygnację, przez co Blizzard aktywował klauzulę, która uniemożliwiła mu zatrudnienie się w innej firmie przez 3 miesiące. Gdy twórca wyjaśnił przełożonym, że z powodu kredytu hipotecznego no nie może sobie pozwolić na... O kurwa, te klauzule, które... zakazują ci pracować w konkurencji, to jest taka bzdura, to się tak łatwo prawnie podważa, bo jak pracujesz jako grafik, to ci nie mogą zabronić pracowania jako grafik w innej firmie. Ty nie możesz pracować u konkurencji w taki sposób, żebyś wykorzystywał jakieś, nie wiem, metadane albo inne tego typu rzeczy, ale jak pracujesz jako grafik, to nie może ci nikt zabronić pracowania jako grafik w innej firmie w momencie, gdy z tym jest powiązany twój zawód. No przecież to by się ludzi przykowało łańcuchami do budy dosłownie w taki sposób. Bardzo często są takie zapisy, ale tego się nie da praktycznie egzekwować. Faktycznie, jeżeli byłbyś jakimś szefem korporacji, nie wiem, tam powiedzmy Coli, to nie mógłbyś zostać chyba od razu szefem korporacji Pepsi, prawda? Ale w przypadku takich szarych pracowników, którzy nie mają dostępu do chuj wie jakich planów, to się insta podważa. Nie można wykorzystywać danych z ostatniej pracy lub ze starymi klientami. Jasne, moja stara praca miała taką klauzulę w umowie, poszedłem po poradę prawną i jasne. Tak, tak, tak. Jeżeli by ci na przykład potem udowodnili, że ty wykorzystywałeś dane, których teoretycznie powinieneś się zrzec, no ale jesteś człowiekiem, no to nie możesz zapomnieć czegoś, żeby coś przy czymś tworzyłeś, to nie mogą ci stary czegoś takiego zrobić, no nie? No nie mogą. Tak długi czas bez pracy, miał usłyszeć w odpowiedzi, no cóż, prawdopodobnie nie powinieneś był wtedy podpisywać umowy. Wiecie co? Cieszę się, że coś takiego pojawiło się w internecie i dobrze, że Chris Sawyers ujawnił to w końcu na Twitterze, czy w ogóle gdziekolwiek. Dzięki za obejrzenie materiału, serwus. Kurde, znaczy to jest tak. No historia jest przedstawiona jednostronnie, prawda? Blizzard wiadomo, że się nie będzie odnosił do tego typu rzeczy.
I ja jestem skłonny uwierzyć, że tego typu rzeczy się dzieją, bo w miejscu, w którym ja kiedyś pracowałem, też tego typu rzeczy się działy, prawda? Ale no trzeba mieć tutaj świadomość tego, że jeżeli umawiasz się z kimś na gęba, nie masz tego podpisane na papierze, no to nie masz wtedy możliwości wychodzenia z jakichś roszczeń, prawda? No i to jest już problem umiejętności funkcjonowania w takich korporacjach. Ja na przykład dlatego gardzę takimi korporacjami, bo wiem, jak to wygląda. Na przykład jakieś pracowałem w takim miejscu, gdzie można było chyba raz na rok wnioskować o podwyżkę i mieć potem roczny cooldown na to, ale podwyżkę ci procesowali powiedzmy pół roku i nie mogłeś wnioskować o tą podwyżkę z momentu, w którym rozpocząłeś o nią wnioskowanie, tylko z momentu, w którym ci ją przetegowali. Więc teoretycznie miałeś półtorej roku cooldownu na to. Nie miałem jednego kumpla, który wziął, wkurwił się na to. On akurat był w miarę wyżej postawiony i sobie wnioskował i mówili, ty, no ale ty pół roku temu dostałeś podwyżkę. Mówi, no tak, no ale to pół roku temu, to wy to mi dopiero przeprocesowaliście, a mogę składać co 12 miesięcy i data mojego złożenia poprzedniego jest 12 miesięcy, nie? I to, no nie, to ja gardzę takimi rzeczami, to jest, znienawidziłem korporacji za tego typu rzeczy, ale no tak to wygląda, no kurwa, sorry, no korporacja ci nigdy nie pomoże, no trzeba być chyba tego świadomym, prawda? Że jak sam sobie nie załatwisz, to nikt ci tego nie załatwi, dlatego mi trzeba mieć wszystko na papierze. No tutaj jest jeszcze ta taka warstwa emocjonalna, tam wiecie, takiego kredytu hipotecznego. Whatever. Ciężko się wypowiadać na takie tematy, no nie? Znając jedną stronę, ciężko to jakoś starać się obiektywnie oceniać, bo to są sytuacje związane tam z jakimiś ludzkimi tragediami, które no, ciężko obiektywnie oceniać, czy nie wiem, czy się stało dobrze, czy się nie stało dobrze, kto kogo wydymał, kto kogo nie wydymał, kto mógł coś zrobić lepiej. Raczej sam facet pewnie sobie zdaje z tego sprawę, co mógł zrobić lepiej. No ale z drugiej strony, wiecie, no wyciągnięcie czegoś takiemu Blizzardowi, który no raczej nie ma dobrej pasy PR-owej, moim zdaniem jest sensownym ruchem z jego strony i nawet jeżeli by to miało przyjmować funkcję takiego jakby lekkiego social mediowego szantażyku, prawda, no bo to jest takie granie na emocjach ludzi, zobaczcie co mi Blizzard zrobił, to Blizzard musi być świadomy tego, że ludzie mogą wyciągać takie rzeczy publicznie, no po prostu, no nie? Jeżeli firma A się tak zachowuje, ktoś wyciąga w jaki sposób firma A się zachowuje, no to jeżeli nie jest w porządku względem swoich pracowników, to potem może mieć tylko i wyłącznie roszczenie do siebie, że ludzie będą ich tak postrzegać, prawda? Taka sytuacja, nie?